Dziś w kurierze podsumowanie Championship League oraz podajemy skład turu na przyszły sezon. Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu Kuriera Snookerowego. Na wiadomości zaprasza Grzegorz Biernacki. Po 2 miesiącach przerwy snooker na żywo powrócił do Eurosportu. Zapraszamy na materiał z Milton Keynes. Turniej Championship League był nie lada wyzwaniem dla World Snooker Tour. Zostało zastosowane mnóstwo środków ostrożności oraz wykonane zostało w sumie 116 testów na koronawirusa. Na szczęście wszystkie okazały się być negatywne. Mega w ogóle to, co ja cały czas śledziłem, nie tylko tę stronę sportową, ale właśnie to, co dzieje się od zaplecza i to, jak bardzo był chwalony ten turniej i to, co zostało dokonane, to jest nieprawdopodobne. Trudno mówić słowami, bo my nie widzieliśmy tego, że ci ludzie przyjeżdżali, zawodnicy, sędziowie i organizatorzy, wszyscy dookoła i ta obsługa hotelowa dzień wcześniej po to, żeby być poddanym testowi, żeby potem poczekać w pokoju. Ten pokój był zamykany w ogóle taśmami, żeby było widać, że nie wychodzą. Także to wszystko, co działo się z tyłu, a pamiętajmy, w Anglii jednak jest to wszystko na innym etapie. Tam wcześniej jakby ten turniej był przygotowany i po to, żeby 1 czerwca, w pierwszym dniu, kiedy rząd brytyjski już zgodził się na to, żeby puścić pewne rozgrywki sportowe, wszystko było przygotowane po to, żeby być tym pierwszym sportem, który będzie machał flagą, że sport na żywo wraca do gry. Także szacun naprawdę na kolana, czapki z głów, bo wykonana została nieprawdopodobna robota. Wzorowo, w obecnych warunkach, przy ogólnym zamrożeniu świata, Hearn poradził sobie znakomicie. No wielka, wielka rzecz naprawdę, której dokonał Barry Hearn i kolejny raz. Wiesz, ja się spodziewałem, że jak będzie... Ty masz 25 lat, tak? Nie wiem. 6. No, ja mam prawie 20 więcej. Ty nie doświadczyłeś czegoś takiego jak ta pandemia nigdy w życiu. Ja też nie. Hearn ma 72 lata, też nigdy tego nie doświadczył. Wyzwanie, którego, czy zagrożenie, z którym się spotkał teraz, było jednocześnie dla niego wyzwaniem, z jakim się jeszcze nigdy nie zmierzył i można było się spodziewać, że on po prostu wymyśli, stworzy coś mega, czego jeszcze nigdy nie dokonał i zrobił to. Takie są czasy i takie są warunki, takie zostały stworzone, takie są ograniczenia i cieszy mnie fakt, że świat chociażby na przykładzie tej imprezy zaczyna budzić się do życia. A snooker jest mało wymagającym sportem, żeby dostosować się do dystansów, dostosować się do wytycznych rządów, w tym przypadku rządu brytyjskiego. W turnieju ze względu na system grupowy oraz mecze o bardzo krótkim i nietypowym formacie, lepszy z czterech, doczekaliśmy się kilku niespodzianek. Na pierwszym etapie rozgrywek odpadli tacy zawodnicy jak Kyren Wilson, Mark Allen, Neil Robertson oraz Mark Selby. W drugiej części rozgrywek wyłączona została również rakieta. Ronnie O'Sullivan do meczu ze Stewartem Binghamem z 16 rozegranych partii wygrał aż 15, wbijając po drodze 4 setki oraz 8 jeszcze innych 50. Zmotywowany Bingham wyszarpał emocjonującą drugą partię, po której Ronnie nie był w stanie się pozbierać. O'Sullivan zgasł, nie wiedzieć czemu, ale wydawało mi się, że zabrakło mu takiego zaangażowania, a Bingham z kolei był niesamowicie zmotywowany i to zaważyło na tym dniu. 3-1, a 3-0 to jest awans Roniego albo porażka Roniego i awans Binghama. Na tym etapie turnieju mieliśmy też jeden zaawansowany atak na 147. David Gilbert miał szansę zbudować swojego trzeciego w karierze breaka maksymalnego. Próba niestety zakończyła się na żółtej bili. Do finałowej czwórki turnieju zakwalifikowali się ostatecznie Stewart Bingham, Ryan Day, Luca Bressel i Ben Wollaston. W trakcie gry organizatorzy bardzo słusznie przesunęli mecz tych dwóch ostatnich zawodników na koniec, dając nam kibicom możliwość oglądania wirtualnego finału, w którym Bressel potrzebował minimum remisu, a Wollaston zwycięstwa. Po pierwszej partii prowadził Bressel, budując breaka 67. Wollaston nie mógł odpowiedzieć lepiej. Wbił 2 setki z rzędu w 2 kolejnych frame'ach.
141 oraz 126. Wyszedł na prowadzenie 2-1 i postawił Belga w niewygodnej sytuacji. Luca Bressel w bardzo nerwowym podejściu dopiął jednak swego. Breakiem 111 wygrał frame'a oraz zajął pierwsze miejsce w grupie, a co za tym idzie, też w całym turnieju. Finał fantastyczny. Chyba najlepszy pojedynek meczu i jakby ta ostatnia kropla krwi, która decydowała o tym, kto zostanie zwycięzcą, zostawiona na ostatniego frame'a, a mogło być to już wszystko rozstrzygnięte po dwóch. Nie możemy wręczyć ci pucharu, ale możesz wziąć go sobie sam. Takimi słowami zakończył się turniej Championship League. Zwyciężył Luca Bressel, zgarniając 30 tysięcy funtów, przepustkę do turnieju Champion of Champions oraz ogromną dozę pewności siebie. Dla Kuriera Snookerowego, Michał Ebert. Po sukcesie Championship League World Snooker Tour ogłosił skład i format grona zawodowców na przyszły sezon oraz możliwości kwalifikacji do niego. Więcej w materiale. Turnieje Q-School w tym roku prawdopodobnie odbędą się podczas zaplanowanych na 31 lipca a 16 sierpnia Mistrzostw Świata w snookerze. Ta dokładna data oraz miejsce tych rozgrywek jeszcze nie jest nam do końca znana. World Snooker Tour wkrótce powinien podać więcej szczegółowych informacji. Turnieje Q-School wyłonią nam 12 zwycięzców, którzy dostaną kartę do turu na kolejne 2 lata. Oprócz nich w sezonie 2020-2021 zagrają 64 najwyżej notowanych snookerzystów na oficjalnej dwuletniej liście rankingowej, 4 najlepszych z listy jednorocznej, 35 zawodników, którzy skorzystają z drugiego przewidzianego w ich karcie sezonu, m.in. Kacper Filipiak, 2 zawodników z Challenge Tour, czyli Lukas Klekkers oraz zwycięzca turnieju Playoff, zwycięzca World Snooker Federation Open Ashley Hugill oraz finalista nastoletni Julian Bojko z Ukrainy. Zwycięzca WSF Junior Open Gao Yang oraz finalista Sean Maddox. Mistrz Europy Andrew Paget, mistrz Europy do lat 21 Aaron Hill, 2 snookerzystów z chińskiej federacji CBSA, Peng Jianxiu i Zhao Jianbo. W sumie daje to grupę 125 zawodowych snookerzystów. Dodatkowo, jeżeli któryś z zawodników spoza tej listy przebrnie przez kwalifikacje do Mistrzostw Świata i zakwalifikuje się do turnieju głównego, czyli zagra w Crucible Theatre, otrzymuje w gratisie kartę do turu na kolejne 2 lata. Z naszej perspektywy jest to świetna szansa dla Adama Stefanowa. Trzymamy zatem kciuki za Adama oraz za to, żeby Mistrzostwa Świata i Q-School odbyły się zgodnie z planem. W tym wydaniu Kuriera Snookerowego to już wszystko. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Biernacki. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę Kuriera Snookerowego.